Do banku wpłacamy 20 tysięcy zł na lokatę z oprocentowaniem 8% w skali roku. Po ilu latach kwota zgromadzona na lokacie wyniesie 23 433 zł jeśli odsetki są kapitalizowane co kwartał? W zadaniu wykorzystamy wzór. KN wynosi K0 razy 1 plus P przez 100 do potęgi anti, gdzie Kn jest to kapitał końcowy, K0 kapitał początkowy, P jest to stopa procentowa w skali kwartału, n liczba okresów, po których nastąpi kapitalizacja odsetek. Wypiszmy nasze dane. Do banku wpłacamy 20 tysięcy, czyli kapitał początkowy to jest 20 tysięcy złotych. Na lokatę oprocentowaną 8% w skali roku. Nasze P musi to być stopa procentowa w skali kwartału, ponieważ kapitalizacja następuje co kwartał, czyli P w skali roku to było 8%, ale w ciągu jednego roku mamy 4 kwartały, czyli te 8% musimy podzielić przez 4, czyli to będzie 2%. Po ilu latach kwota zgromadzona na lokacie wyniesie 23 433 zł, czyli jest to nasz kapitał końcowy. I pytają nas, po ilu latach osiągniemy taką kwotę. Najpierw obliczymy sobie, jaka będzie liczba okresów, po których nastąpi kapitalizacja odsetek. A wiedząc, ile wynosi nasze n, łatwo już policzymy e, liczbę lat. Podstawiamy więc do wzoru. Pod k n wstawiamy tą kwotę, czyli mamy 23433. Pod k 0 wstawiamy 20 000. Tu mamy 1. Nasze p wynosiło 2. I mamy to do potęgi n tej. Proponuję, aby od razu pozbyć się po prawej stronie tych 2000, czyli będziemy obustronni przez te przepraszam, 20, tysięcy, czyli będziemy przez te 20 tysięcy dzielić. I po lewej stronie dostaniemy. 1, 1, 7, 1, 6, Natomiast po prawej stronie wykonajmy działanie z nawiasu. Czyli mamy jedną całą i dwie setne. Zapiszmy to w ułamku dziesiętnym. Podnosimy to do potęgi n tej. Teraz skorzystajmy z kalkulatora i sprawdźmy, do jakiej potęgi należy podnieść liczbę 1 całą i aby otrzymać liczbę po lewej stronie. Okazało się, że liczbę z nawiasu trzeba podnieść do potęgi ósmej, aby otrzymać liczbę po lewej stronie, czyli nasze n wynosi 8. N było liczbą okresów, po których nastąpi kapitalizacja odsetek, a ta następowała co kwartał. Czyli w ciągu jednego roku nastąpiły cztery takie kapitalizacje. Więc jeśli my mamy tych kapitalizacji 8, to należało kwotę 20 tysięcy złotych wpłacić do banku na dwa lata.